Wiosną 1983 roku do Pionek przyjechały po raz pierwszy zastępy szczepu dziewiętnastek krakowskich. Tak rozpoczęła się historia puszczańskich harców, ogólnopolskiego zlotu zastępów harcerskich organizowanych rokrocznie przez Puszczę w maju. Był to pomysł Altka, pragnącego umożliwić tym sposobem rozwój kontaktów środowisk harcerskich, wymiany myśli i doświadczeń na łonie przyrody, a także wprowadzić Pionki na harcerską mapę Polski. Przez 25 lat harcerki i harcerze rywalizują o przechodnie trofeum Puszczański Proporzec. Harce zyskały popularność w kraju, odwiedziło je kilka tysięcy osób. Pierwsi goście przyjeżdżają dziś z własnymi dziećmi. 14. Puszczańskie Harce podniesione zostały przez naczelnictwo ZHR do rangi ogólnopolskich obchodów 85-lecia harcerstwa. Wówczas na harcach goszczono ponad 1200 osób. Na puszczańskich harcach organizatorzy gościli zastępy ZHP, ZHR-u, KIHAM-u, NRH, SHK, Zawisza, POH, Leśnej Szkółki. Bez względu na kolor chusty czy przynależność organizacyjną, każdy czuje się tu dobrze. Te tradycje Puszcza chce zachować na zawsze. Nazywam się Agata Wyroślak. Jestem komendantką tegorocznych 30. jubileuszowych puszczańskich harców, ogólnopolskiego zlotu zastępów harcerskich, którego organizatorem od 30 lat jest szczep drużyn środowiskowych Puszcza w Pionkach. W tym roku szczep Puszcza świętuje swoje 30-lecie. W roku jubileuszu serdecznie zapraszam harcerki i harcerzy do udziału w puszczańskich harcach organizowanych w dniach 25-27 maja 2012 roku w Puszczy Kozienickiej. Stańcie do rywalizacji o trofeum przechodnie Puszczański Proporzec. Mam nadzieję, że na puszczańskich trasach spotka Was prawdziwa harcerska przygoda. Do zobaczenia na harcerskiej watrze przy puszczańskim ognisku w Puszczy Kozienickiej.